Cześć. Niedawno na jednej z facebookowych grup zauważyłem pytanie o to, czy hosting może wpływać na SEO mojej strony. Więc postanowiłem nakręcić krótki materiał, w którym wyjaśniam, jakie są potencjalne relacje pomiędzy hostingiem i Twoimi pozycjami w wyszukiwarce Google. Zaczynajmy. Pierwsze i najbardziej oczywiste kryterium to szybkość. Szybkość wczytywania strony. Google na swoim oficjalnym blogu mówi o roli szybkości w budowaniu rankingu już od 2010 roku. W 2018 pojawia się informacja o tym, że oficjalnie szybkość będzie brana pod uwagę jako czynnik rankingowy przy kształtowaniu wyników mobilnych, a w 2020 w maju pojawia się informacja o Core Web Vitals, czyli takich najważniejszych z punktu widzenia szybkościowego parametrach strony internetowej i o tym, że będą one wpływać na kształtowanie wyników wyszukiwania. Google mówi o tym, że będzie oceniać strony internetowe przez pryzmat 7 grup czynników, z czego aż 3 wiążą się bezpośrednio z zagadnieniem szybkości. Są to tak zwane largest contentful paint, czyli jest to największy czas wyrenderowania największego elementu, największej części strony internetowej. Jest to czas do momentu, kiedy ona uzyskuje interaktywność, czyli kiedy możesz po prostu klikać i wejść w jakąś interakcję z tą stroną internetową, i tak zwany indeks wizualnej stabilności. Na pewno znasz to uczucie, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym, kiedy wchodzisz na jakąś stronę i ona tak się zmienia, kiedy się doładowują kolejne elementy, aż w końcu zastyga w takiej swojej docelowej formie. No i właśnie to zmienianie się jest tutaj przedmiotem zainteresowania Google'a. Te czynniki są nieprzypadkowe, one wynikają z troski o doświadczenie użytkownika tak naprawdę. Tyle się dowiadujemy z oficjalnych materiałów Google'a, no, trudno zatem kwestionować tego typu wiedzę. Natomiast zapytałem również praktyków, specjalistów, m.in. Łukasza Suchego z Deva Group, czy Grześka Strzelca, autora kursu Papa SEO, a więc dwie osoby cieszące się raczej dużym autorytetem w polskim świecie SEO. No i obie z tych osób wypowiedziały się z pewną rezerwą, zauważając, że tak naprawdę nie zauważyły istotnego wzrostu pozycji w wyniku tego, że strona zaczęła się szybciej ładować, co nie zmienia faktu, że również uważają, że szybkość ładowania stron jest ważna, ponieważ wpływa też na inne elementy, na przykład na quality score w adsach oraz na współczynnik odrzuceń i na współczynnik konwersji. Kolejny element, który warto wziąć pod uwagę, wybierając hosting, to tak zwane limity bezpieczeństwa. Większość hostingów spółdzielonych ma te limity ustalone po to, żeby zachować stabilność serwerów, żeby zapewnić stabilność usług. I teraz, kiedy Twoja strona jest napisana w sposób daleki od optymalnego, kiedy masz duży ruch i umieszczasz tą stronę na jednym koncie hostingowym jeszcze z innymi stronami, no to jest spora szansa, że zaczniesz przekraczać te limity. Z mojego doświadczenia hostingowego wynika, że najczęściej przekraczanym limitem jest limit jednocześnie uruchomionych procesów PHP. No i jeżeli tak się dzieje, jeśli dochodzi do wysycenia tych limitów bezpieczeństwa, to wtedy Twoja strona zostanie zatrzymana, przestanie się otwierać. No i wyobraź sobie, że wchodzi na nią Googlebot i co wtedy? Strona akurat nie działa. Tego typu przypadek nie jest wcale rzadkością. Mówił o tym na przykład Piotr Michalak podczas spotkania SEO Meetup organizowanego we Wrocławiu w grudniu 2018 roku. I rzeczywiście takie rzeczy są na porządku dziennym, kiedy Twój serwis jest na taniej usłudze hostingowej, a jednocześnie jest średnio napisany i zgarnia bardzo dużo ruchu. Oczywiście, kiedy Googlebot wchodzi na Twoją stronę, a ona się nie otwiera, łatwo się domyślisz, nie wpływa to dobrze na Twoją wiarygodność w oczach wyszukiwarki. Również jeśli chodzi o odporność na ataki sieciowe, firmy hostingowe różnią się między sobą. Jedne firmy mają większą, inne mniejszą zdolność do radzenia sobie na przykład z atakami typu DDoS. A kiedy taki atak zostanie wycelowany w serwer, na którym znajduje się Twoja strona i skutecznie położy nie tylko Twoją stronę, ale tak naprawdę cały serwer, a firma hostingowa w ramach obrony może po prostu wyłączyć Twój serwis, no to znowuż, jeżeli Googlebot będzie w tym samym momencie próbował dostać się do Twojej strony, no to niestety nie wpłynie to
pozytywnie na Twoją reputację w oczach wyszukiwarki i raczej będzie to sprzyjać obniżaniu Twojej pozycji w wynikach wyszukiwania. Można śmiało przyjąć, że również niezawodność stron internetowych bardzo się tutaj liczy. Wynika to z tego, że kiedy strona przestaje działać, a Googlebot akurat chciałby na nią wejść, no to niestety masz tutaj problem. No więc skoro tak, to najlepiej wybierać te hostingi, które sprzyjają wysokiej niezawodności, a więc przede wszystkim te, które poza dobrą infrastrukturą zapewniają Ci też dobry dostęp do kopii zapasowych. Bo jeśli Twoja strona zostanie zhakowana, to tak naprawdę w żaden sposób znowuż nie poprawiasz swojej reputacji. Co gorsza, jeżeli Google wykryje infekcję na Twojej stronie, to może radykalnie wpłynąć to na wyniki w Twoim rankingu, a nawet na przykład spowodować nagłe wyłączenie reklam w systemie Google Ads. Po prostu przestaną się wyświetlać reklamy Twojej strony. W takim wypadku możesz chcieć bardzo szybko przywrócić z backupu niezainfekowaną wersję. Oczywiście ja gorąco rekomenduję przede wszystkim poznanie przyczyny tej infekcji, zanim będziesz przywracał stronę z backupu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że lepiej ten backup po prostu mieć. Dlatego jest to również rzecz, którą warto brać pod uwagę, wybierając firmę hostingową. Kolejny element to jest technologia DNS Anycast. Moim zdaniem ta technologia również może mieć potencjalnie wpływ na Twoje wyniki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że technologia DNS Anycast, opowiadam o niej w innym materiale wideo nieco więcej, ona pozwoli na szybsze wczytanie strony, jeśli mamy do czynienia z tym, że użytkownik jest oddalony geograficznie od Twoich serwerów. No i tak się może dziać w przypadku robota Google. Jeśli robot Google szybciej wczyta Twoją stronę, szybciej w rozumieniu czasu do pierwszego bajtu odpowiedzi, tak zwanego TTFB, a na ten czas składa się m.in. czas odpowiedzi serwera DNS, to w takim wypadku masz szansę, że Google weźmie to pod uwagę. Neil Patel, uznawany za autorytet w dziedzinie SEO na skalę światową, wykonywał tego typu badania i wyszło mu, że rzeczywiście istnieje korelacja, chociaż powiedzmy sobie to szczerze, nie jest ona bardzo silna, ale mierzalna, pomiędzy czasem TTFB, czyli Time to First Byte, a pozycją w Google. Możesz również dla swoich słów kluczowych zbadać taką korelację narzędziem Surfer SEO, które serdecznie polecam. Kolejnym kryterium, które warto wziąć pod uwagę, jest adres IP. Google mówi, tutaj odsyłam Cię do materiałów Matta Katza na YouTubie chociażby, on na ten temat się wypowiada. Google mówi, że to, gdzie Ty jesteś zlokalizowany geograficznie pod kątem adresów IP, ma wpływ na kształtowanie lokalnych wyników wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania, jak wiesz, są w coraz większym stopniu spersonalizowane. No i nic dziwnego, że jeśli zależy Ci na wysokiej pozycji w rankingu Google w konkretnym kraju, to dobrze, żebyś miał klasę adresową właśnie z tego kraju. Złe sąsiedztwo to jest kolejny element, który przejawia się w dyskusjach na temat roli hostingu w SEO. Jeśli chodzi o złe sąsiedztwo, to ja tutaj powiedziałbym za Googlem, że jest to jeden z czynników, ale moim zdaniem nie jest on krytyczny. O co chodzi ze złym sąsiedztwem? No chodzi o to, że firma hostingowa ma setki, czasem nawet i tysiące stron na jednym serwerze i na jednym adresie IP. Jeśli więc jedna z takich stron nabroi, nazwijmy to, czyli na przykład są na niej wirusy, trojany czy jakieś inne złośliwe treści, no to może to rzutować na autorytet pozostałych stron, pozostałych domen utrzymywanych na tym serwerze. Jednak Google raczej podchodzi do tego zdroworozsądkowo i też doskonale rozumie tę sytuację, że większość stron znajduje się na hostingach współdzielonych, no i są one podatne na efekt tego złego towarzystwa. Więc tak naprawdę, żeby dostać karę za takie złe towarzystwo, przynajmniej według Matta Katza, trzeba się naprawdę nieźle postarać i tak już solidnie otoczyć tym złym towarzystwem. Natomiast to jest z punktu widzenia tylko czysto Google w krótkim terminie, natomiast w długim terminie i tak szerzej na to patrząc, to złe towarzystwo będzie negatywnie wpływało na reputację Twojej domeny czy Twojej strony, zwłaszcza w przypadku współdzielonych adresów IP i może dojść do sytuacji, w której właśnie strona będzie blokowana chociażby poprzez skanery antywirusowe.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat wybierania hostingu, zapraszam Cię do dyskusji. Jeżeli masz własne przemyślenia na temat tych kryteriów, śmiało podziel się Twoim zdaniem w komentarzu. Daj znać, co sądzisz o tych kryteriach. Może masz jakieś własne. Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie. Myślę, że to jest taki temat, który budzi emocje, więc po prostu rozmawiajmy, dyskutujmy, dzielmy się poglądami. Zapraszam Cię też na naszego bloga cyberfolks.pl/blog, gdzie znajdziesz mnóstwo inspirujących materiałów na temat zarówno SEO, jak i na temat wybierania hostingu. Do zobaczenia na cyberfolks.pl.